Denis, wygrana musi cieszyć w efektownym stylu, a tym bardziej ciebie, bo otworzyłeś wynik meczu. No tak, otworzyłem, w końcu strzeliłem bramkę. Jak mówiłem, dla mnie ważne, żeby w każdym meczu być aktywnym, albo strzelić, albo asystować partnerem. No najważniejsze, że wygraliśmy i cieszymy się z tego. Jak myślisz, co było kluczem do wygrania dzisiejszego meczu? Zdecydowanie byliśmy dzisiaj w pierwszej połowie, moim zdaniem, lepszy, graliśmy piłką. No i ta kluczowa mi się wydaje pierwsza połowa, bo ustawiliśmy wynik 2-0 i od razu po przerwie na 3 strzeliliśmy i mi się wydaje, już był jakby koniec meczu. A nad czym jeszcze musicie popracować, bo trener chwalił Was na konferencji, ale mówił, że są jeszcze pewne mankamenty w drużynie. Myślę, że ta koncentracja, bo pod koniec trochę spuściliście z tonu i daliście właśnie Koronie, żeby przejęła trochę inicjatywę. No tak, to rozluźnienie było widać, kiedy strzeliliśmy na 3-0 i Korona miała swoje sytuacje, ale no cóż, no taka jest piłka, jasne, psychicznie byliśmy rozluźnieni trochę, tak jest czasami, ale najważniejsze, że wygraliśmy. Znowu nie straciliśmy bramki na wyjeździe i to cieszy. A do poprawy, no mamy dużo czego do poprawy, żeby być jeszcze lepszej drużyny. Dwa mecze wygrane w przeciągu 4 dni. Kolejny mecz z Jagiellonią to ciężki przeciwnik. Jak myślisz, jak będzie wyglądał ten mecz? No, podchodzimy do takiego meczu. Będziemy podchodzić mobilizowani, gramy u siebie, chcemy u siebie wygrać w końcu w tym sezonie i no, mi się wydaje, że nie będziemy nikogo bać. Jagiellonia z całym szacunkiem podchodzimy do przeciwnika, dobra drużyna, ale mi się wydaje, że będziemy grać o 3 punkty.